to twierdzenie, że to jest fantastyczny czas na dyskusję. Trudno nam poważnie traktować opozycję, dodaje poseł PiSu. Pytania o zmianę konstytucji na pewno pojawią się w porannej rozmowie w RMF FM. Dziś zapraszamy razem z Marcinem Zaborskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w Polityczną Warszawę. Marcinie, o propozycji obecnej głowy państwa będziesz rozmawiał z byłym prezydentem. Tak, za godzinę pojawi się tu Bronisław Komorowski, który delikatnie mówiąc nie jest zachwycony propozycją tego referendum. Taki prezent na stulecie polskiej niepodległości nie podoba się też, jak słyszeliśmy, sejmowej opozycji, choć na razie cały projekt jest dość mglisty. Politycy IPO i Nowoczesnej już zapowiadają, że nie będą o tym pomyśle w ogóle rozmawiać. Ale ty na pewno będziesz o opozycji rozmawiał z Bronisławem Komorowskim. A choćby dlatego, że dziś Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Zapytam więc, tytuł którego filmu z tej serii najlepiej opisuje dzisiejszą opozycję? Nowa nadzieja, przebudzenie mocy, czy może Imperium kontratakuje? No to Marcinie, wysłuchacze, a propos Imperium i zakusów, przenieśmy się do Rosji. Pracowity początek maja Władimira Putina wprawdzie odpoczywa w swojej rezydencji w Sofii nad Morzem Czarnym, ale przyjął tam kanclerz Niemiec i prezydenta Turcji. Rozmawiał też telefonicznie z Donaldem Trumpem. Jednak zachodnia presja chłodnie ocenia te dyplomatyczne strony Rosji, bo Putin pozostał Putinem. W Moskwie Przemysław Marzec przemknął jakie zabiegi oceny się w rosyjskiej stolicy. Ważne jest znaczenie symboliczne, bo w rezydencji w Sofii Putin przyjmuje tylko zaufanych ludzi i to oni do niego przyjeżdżają. Rosji ignorować nie można, twierdził politolog z Kijowa. Odnoszenie z Rosji dla Zachodu krajnie ważne. Nie mogą być stosunki z Rosją, są dla Zachodu diametralnie ważne. Nie mogą całkowicie ignorować. Powód tego to nasz rakietowy potencjał jądrowy, ogromne terytorium, zasoby oraz historyczne wpływy. Jeżeli chodzi o Niemcy, to